Cześć, tu Alicel Travel. Zapraszam Was w tym odcinku do Bajahibe, miasteczka nad Morzem Karaibskim, gdzie nie ma za dużo pięknych plaż, ale jest całe mnóstwo przeuroczych knajpek nad Morzem Karaibskim. Zabieram Was do Bajahibe po podróży do Bávaro, Las Terenas i Las Galeras. Tak się siedzi zakutany w autobusie, bo klimatyzacja działa. Leżę sobie na leżaczku w Bajahibe. Przyjechałam dzisiaj wymęczona z Las Terenas. Zapraszam Was więc na wycieczkę, tym razem po Bajahibe. Dowiecie się, jak tutaj jest naprawdę i czy warto tu przyjechać. Pierwszy rzucik na Bajahibe po dojściu do wybrzeża. Całkiem przytulnie. Właśnie wycieczki się wysypały. Wracają pewnie z saony i z innych miejsc ze snorkowania. Też sobie coś znajdę. Całe Bajahibe pływa, jak widać. Taką oto alejką z lewej strony morze. Łodzie podąża się na plażę publiczną. Playa Bajahibe. Góry, piasek. Pełno ludzi. Wszędzie tłumy i wrzaski. Idę. I dalej pełno leżaków. Dalej to już prywatne plaże, należące do hoteli, takie jak Hilton tutaj na przykład. Tu na końcu plaży Bajahibe. Proszę bardzo, jakie romantyczne tarasiki ze stołami. Na romantyczne wieczorki. Proszę, tutaj piękne miejsce. No ale to już prywatne hotele. Bajahibe. Piękna miejscowość na południu Dominikany, nad Morzem Karaibskim. Pierwsze, co się rzuca w oczy i co jest znakiem charakterystycznym, to te kolorowe, skromne domki pomalowane w tak odważnych kolorach, że aż dusza sama się raduje. Uwielbiam ich za te wszystkie odcienie niebieskiego, za te błękity i turkusy. Kraty w oknach, to niekoniecznie znaczy, że oni tutaj strasznie kradną. To jest jakaś forma statusu. Im piękniejsza krata, tym bogatszy dom. A po drugie,
to rodzaj ich klimatyzacji, dlatego że zostawiają po prostu pootwierane okna, pootwierane drzwi i krata niejako zabezpiecza przed wejściem intruzów. Za jedno na pewno uwielbiam Bajahibę. Za te wszystkie knajpki nad wodą, urokliwe. Zobaczcie, jak ja sobie siedzę. Na wygodnych kanapach, nad samiutką wodą, z widokiem na Morze Karaibskie. Jak dotąd najbardziej urocza knajpka Bajahibę, jaką spotkałam. No cudo, nad samą wodą. Tu kusy, biele. Zobaczcie, w jakiej miejscóweczce piję sobie kawę. Nie pokażę Wam koloru tutaj morza, dlatego że mój telefon jest niestety bardzo do bani. Mam najtańszy chyba ze wszystkich możliwych, bo mi wszystko prześwietla. Nie widać tu kusów. Oczywiście nie wierzę słowo. A to jest najpiękniejsza knajpka w Bajahibę. Najcudowniejsza. A ja siedzę sobie na huśtawce. Nad brzegiem turkusowego Karaibskiego Morza. Zazdrościcie, widzę. I słusznie. Na półwyspie w samym centrum miasteczka znajduje się taki uroczy oto kościółek. Za nim fajna miejscóweczka na czytanie książki z polecenia mojej gospodyni Majry. Tam wraca. Proszę bardzo, jaka szczęśliwa grupa wraca z wycieczki. Tutaj to chyba przyjeżdżają młodzi ludzie. Ja to już powinnam na Florydę się wybrać. Na każdym stateczku imprezka. Bez rumu się tego wytrzymać nie da. Zobaczcie, jak tu na cypelku wieczorem pięknie. To mam spektakl z zachodu słońca. Same resztki zostały, ale jakoś się z panią dogadałam, żeby mi napakowała wszystkiego po troszeczku. Bo chcę popróbować i pani jakoś zrozumiała i pakuje mi właśnie taką mama łygę w jedno opakowanie. To będzie fajne jedzonko. Testowanie smaków dominikańskich. Uroczo. Proszę bardzo. Super uroczo. Już chciałam pochwalić Bajahibę za to, że tutaj mieszkają ludzie, którzy nie są przygłusi. No niestety przyszłam na plażę, na której chciałam sobie poczytać Magellana, poczytać książkę. Jedyna, na której właściwie można sobie spokojnie poleżeć i poczytać książkę. Zwróciłam uwagę właściwie gościowi, słuchaj, no to nie jest dobra muzyka, bo przed chwilą leciał taki łomot. Zmienił na trochę lepszą, ale jeszcze podgłośny. Wierzcie mi, stoję tutaj, zobaczcie ile. Pełne disco.
Bajahibę wieczorem. Wszędzie pełno knajpek. Nie bój się. Jest malutki. Ale jaki ty słodki jesteś. O jaki słodziak. No cudo. Ćwiczył? No. Tutaj panowie ćwiczą sprint. Zobaczcie, jaka siła. Bajahibę. Pierwszy raz siedzę sobie na mojej ulubionej tutaj plaży Magallanas i pierwszy raz jest tu cicho, a dzisiaj wracam do domu. Za kilka godzin mój lot. Bajahibę. Centrum to urokliwe knajpki, przeurocze nad samą wodą, z pysznym jedzonkiem, z przepyszną kawą. To także stateczki, które zabierają setki turystów na wyspę Catalina albo wyspę Saona. Spacerować jako tako po plażach się nie da, bo wszędzie odgradzają plaże od siebie skałki dość ostre. Można udać się na skałki. Wtedy macie zapewnioną intymność. Będziecie tam sami. Można nawet na golaska popływać, widziałam. Jeżeli chcecie się przejść, to idźcie sobie w lewą stronę do miejscowości Dominicus z bardzo słynną plażą. Bardzo fajna wycieczka. Nie zawsze idzie się wzdłuż wybrzeża, ale idzie się przez taki fajny lasek, krętą ścieżką. Urokliwe 2,5 km spaceru. Na plaży Dominicus znajduje się kawałeczek plaży publicznej. I tutaj także w Bajahibę po prawej stronie miejscowości znajduje się kawałeczek plaży publicznej. Ale przeważnie jest na nich łomot. Bardzo głośna muzyka. Wyrywa uszy. Rozrywa głowę. I nie jest to prześliczna muzyka, bo byłaby śliczna, gdyby była ciszej. A jest to po prostu łomot basów. Nie znalazłam jako takich sklepików fajnych z pamiątkami. Są takie pojedyncze, ale fajny pasaż znajduje się właśnie, jak będziecie spacerować sobie do plaży Dominicus. Tam znajduje się bardzo fajny kompleks różnych sklepików, kilka uliczek. I tam, jeżeli chcecie to na zakupy, znajdziecie tam wszystko. Przepiękny obraz, biżuterię. Ja sobie kupiłam tam super piękny obraz. Pierwszy raz w moim życiu przywożę z podróży obraz. Także Bajahibę, to kolorowe domki. Także przeurocze małe hoteliki. Wszędzie macie blisko. To baza wypadowa do wielu wycieczek. Przeważnie właśnie na saonę, na nurkowania. Bardzo fajne miejsce do nurkowania. Kilka punktów wokół. Fajna taka szkółka. Zobaczycie inne w moich filmikach o Bajahibę, która właśnie organizuje wyprawy dla płetwonurków. No i w miarę blisko do obu lotnisk, do lotniska Santo Domingo i do lotniska Punta Cana. Najważniejsze jest to, że w każdym miasteczku Guagua wygląda zupełnie inaczej, czyli te pojazdy najtańsze gdzieś tam dowożące. Tu po prawej stronie, troszeczkę dalej naprzeciwko policji siedziałam, dobre 15 minut, nic nie przyjechało. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda, idę na piechotę do plaży Dominicus. Jednak mi się tutaj podoba, w tym Bajahibę. To jest tak fajnie, jakoś tak kameralnie.